Pani Wando, to takie pytanie dzisiaj sobie stawiamy jako pytanie przewodnie naszego spotkania. Co Pani zdaniem jest ważne dla seniorów w kontekście życia w Lublinie? No, wszystko jest właściwie ważne, ale nie wszystko nas zadowala, to co się dzieje. To mój kolega Józef bardzo pięknie zreferował, włożył dużo pracy w ten program wsparcia i aktywizacji 2020-2025. No i trochę tak przykro, jak referował te odpowiedzi. I trzeba by to było się zastanowić, analizować, w czym jest jakiś problem, no bo aktywność seniorów dobra, pomysły dobre i jak tak jakoś trochę bez odgłosu. I ja tak myślę, że tak po prostu sama sobie dedukowałam, że trzeba by było połączyć Rada Seniorów z Młodzieżową Radą Seniorów, która by wniosła, to oczywiście obie te rady powinny być gdzieś w jednym miejscu, co ja sobie wymyśliłam, że powinno być centrum wsparcia seniora gdzieś w większym obiekcie. I wtedy tak, Młodzieżowa Rada Seniorów ma budżet. Rada Seniorów nie ma budżetu. No jak może funkcjonować seniorzy, którzy tam są po prostu wolontariusze, zadeklarowani, chcieliby pracować, no jakieś może pomysły i projekty są, ale to wszystko idzie o spale. No trzeba młodej siły i tego przebicia, no musi być konieczność połączyć te dwie rady i stworzyć budżet senioralny, no bo wtedy możemy wspólnie coś chodzić do tego centrum, radzić, być na spotkaniach, monitorować te spotkania, jak do Rady Miasta raportują. No po prostu nie ma innego wyjścia, ja uważam, bo inaczej te nasze wszystkie pomysły i projekty nie przejdą, bo młodzi kiedyś też będą starzy, a w tej chwili mają dziadków, babcie i oni się już zaczynają bardziej przebijać. No wydaje mi się, że trzeba było to jakoś pomóc. Drugi taki problem, który mi się tam po tym wszystkim, po tej analizie, po tym audycie nasunął, że Lublin jest takie biuro przy Światowej Organizacji Zdrowia, który skupia miasta sprzyjające starym ludziom. No oczywiście Lublina tam nie ma, trzeba by było aplikować, trzeba by było, no byłoby ładnie, gdybyśmy tam byli i korzystali z tych projektów, bo tam też jest dużo jakichś tam środków i pomysły i my jesteśmy, po prostu chyba zasługujemy na to, żeby być w centrum. No tak po prostu jakby było ogólnie, nie chciałabym przyciągać takie te moje spostrzeżenia i jakby takie marzenia i plany. No bo jeżeli by połączył te dwie rady, byśmy byli większą siłą, wspólnie byśmy radzili. No i oczekuję takiego jednego centrum, bo ten lokal Lubelskiej Rady Seniorów, to ani to jest wygodne, ani to jest użyteczne komu. To aż się prosi, żeby gdzieś było takie miejsce na większe spotkania, na większe propozycje. I co jeszcze zauważyłam? Że po prostu mało jest, jakby powiedzieć, wykorzystanych pomysłów z różnych organizacji pozarządowych, fundacji. No choćby teraz te nasza praca, ten audyt, powinien być wykorzystany i po prostu uważam, że się nie może zmarnować nasza praca. Ktoś to powinien zauważyć i włączyć się, no bo oni się zamykają w tych urzędach i w ogóle nie zwracają uwagi, że my chcemy się gdzieś przebić i pukamy. No, mój kolega Józef puka, pisze i się wziął, dowiedział, że to nie zaakceptowane. To jest bardzo przykre, bo my tu wszyscy pracujemy, myślimy, mówimy. I trzeba by było teraz myśleć, co zrobić, żeby to zmienić, żeby trochę się z nami zaczęto liczyć. No ja uważam, że tylko siła w Fundacji Wolności. Nowy projekt dalszy i dalsza praca, wyjście do większej grupy seniorów.
i oczekiwać wsparcia, akceptacji z tego, co robimy.